Porucznik Grzegorz Szydłowski, dowódca pocztu. Kapral Łukasz Leszczyłowski, sztandarowy. Starszy szeregowy Maciej Tomczak, asystujący. 52. Batalion Remontowy Ziemi Czuchowskiej w Czarnach. Poczet sztandarowy w składzie. Starszy sierżant Piotr Kowalski, dowódca pocztu. Starszy kapral Grzegorz Kopacz, sztandarowy. Kapral Łukasz Dwuń, asystujący. Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku. Poczet sztandarowy w składzie. Starszy sierżant Maciej Kurzydłowski, dowódca pocztu. Posterunkowy Mateusz Zelewicz, sztandarowy. Starszy sierżant Przemysław Wilkałowski, asystujący. Zespół Szkół nr 7 w Białymborzu. Poczet sztandarowy w składzie. Marta Gliwa, dowódca pocztu. Jakub Kopak, sztandarowy. Natalia Lipkowska, asystujący. Poczet flagowy wystawiony przez 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy w składzie. Kapral Mariusz Strzelczak, dowódca pocztu. Starszy szeregowy Jan Sielski, flagowy. Szeregowy Sebastian Prokopowicz, asystujący. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość zostanie przeprowadzona według następującego scenariusza. Podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego. Złożenie ślubowania przez uczniów klas pierwszych o profilu mundurowym drugiego liceum ogólnokształcącego z zespołu szkół nr 7 w Białymborze. Odegranie pieśni rycerskiej. Wręczenie wyróżnień uczniom szkoły. Przemówienia okolicznościowe. Odegranie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Pokaz musztry paradnej uczniów klas policyjnych pod kierownictwem pana pułkownika rezerwy Mirosława Merchela. Defilada kompanii honorowej i klas biorących udział w uroczystości. Kompanię honorową wystawił 3. Dywizjon Przeciwlotniczy 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego. Dowódcą kompanii honorowej jest kapitan Krzysztof Kasprza. Szanowni Państwo, za chwilę zostanie podniesiona na maszt flaga narodowa i odegrany hymn państwowy. Uroczystego podniesienia flagi państwowej na maszt dokona poczet flagowy w składzie. Dowódca pocztu kapral Mariusz Strzelczak. Flagowy starszy szeregowy Jan Sielski. Asysta szeregowy Sebastian Prokopowicz. Bierze dyrektor zespołu szkół nr 7 w Białymborze, pan magister inżynier Andrzej Pastuszek. Panie starosto, panie, panowie oficerowie, samorządowcy, szanowni goście. Z okazji uroczystego ślubowania uczniów klas pierwszych mundurowych drugiego liceum ogólnokształcącego w Białymborze mam wielką przyjemność powitać gorąco i serdecznie na ślubowaniu
przedstawiciela ministra obrony narodowej, pana majora Mariusza Baranowskiego z Biura do Spraw Proobronnych. Serdecznie i z wielką przyjemnością witam podpułkownika Jarosława Bondalskiego, zastępcę dowódcy 8 Pułku Przeciwlotniczego Koszalińskiego. Jest to jednostka nasza patronacka. Witamy w Białym Borze. Witam władze powiatu szczecineckiego, wicestarostę pana Marka Koczego, przewodniczącą Rady Powiatu panią Dorotę Chrzanowską. Witam członków zarządu powiatu, radnych powiatowych i miejskich, panią również sekretarz Zofię Białkowską. Serdecznie witam panie i panów oficerów z jednostek patronackich, pana brygadiera Adama Serafina, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku, pana podinspektora Andrzeja Dziemianko, komendanta powiatowego Policji w Szczecinku, pana pułkownika Sławomira Milewskiego, szefa logistyki 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie, byłego dowódcą 52 Batalionu Remontowego Ziemi Człuchowskiej. Serdecznie i gorąco witam byłych dowódców i komendantów, pana komandora Zenona Juchniewicza, byłego komendanta Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, pana inspektora Józefa Hatałę, byłego komendanta Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, pana podpułkownika Andrzeja Murawskiego, byłego dowódcę 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu Ziemi Szczecineckiej w Czarnem. Witam również serdecznie pana podpułkownika Ireneusza Stosika, wojskowego komendanta uzupełnień w Człuchowie, pana majora Bogusława Kłodawskiego, szefa działu rekrutacji z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku, panią młodszą inspektor Dorotę Przypolską, starszego wykładowcę Szkoły Policji w Słupsku, pana starszego kapitana Zbigniewa Dżazgę z Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornem, Sulinowie, pana porucznika Łukasza Bakułę, zastępcę kierownika działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Czarnym, pana porucznika Radosława Szymańskiego, przedstawiciela 52 Batalionu Remontowego Ziemi Człuchowskiej, pana starszego chorożego Cezarego Gromka z 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu z Czarnego, pana Eugeniusza Romanowa, dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Koszalina. Witam władze samorządowe miasta i gminy Białego Boru, pana Pawła Mikołajskiego, burmistrza Białego Boru, panią Wandę Król, przewodniczącą Rady Miasta Białego Boru, panią Bożenę Pankiewicz, gindem sekretarza miasta i gminy Biały Bór. Witam serdecznie władze samorządowe regionu i gmin z Francji na czele z wiceprezydentami regionu Lili Jourdan, pana Jean-Pierre Melona oraz pana Ryszarda Krzyżelewskiego, jak również burmistrzów gmin i ich zastępców. Gorąco i serdecznie witam pana Jana Kurwiatę, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i teraz mam na myśli jeszcze radnego sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Serdecznie witamy tutaj na naszej uroczystości. Witam dyrektorów wydziałów starostwa powiatowego w Szczecinku, dyrektorów szkół i placówek powiatu i gminy oraz pana Piotra Stakucia, księdza proboszcza Jarosława Zielińskiego, panią Beatę Rafało na naszej uroczystości. Dziękujemy i witamy Orkiestrę Wojskową Sił Powietrznych z Koszalina, poczty sztandarowe z jednostek patronackich oraz kompanię honorową z 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego. Witam obecnych nauczycieli, uczniów, rodziców i rodziny naszych pierwszoklasistów. Witam dziennikarzy prasy, radia i telewizji. Wszystkim zaproszonym chciałem podziękować za przybycie na naszą uroczystość. Szanowni Państwo, nastąpi teraz uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Thank you.
Klasy pierwsze, baczność! 10 kroków na wprost. Marsz! Uczniowie wyróżnieni złożeniem ślubowania na sztandar. Do sztandaru. Marsz! Wyróżniający się w nauce i szkoleniu uczniowie. Z klasy o profilu wojskowym. Izabela Śledź, Kacper Wegner. Z klasy o profilu policyjnym Angelika Dobrzańska, Marcin Tępka. To! Ślubowania! Ja, uczeń klasy pierwszej drugiego liceum ogólnokształcącego w Białymborze. Ja, uczeń klasy pierwszej drugiego liceum ogólnokształcącego w Białymborze. Ślubuję uroczyście. Ślubuję uroczyście. Że będę nieustannie pracować nad sobą. Że będę nieustannie pracować nad sobą. Aby wyrosnąć na odpowiedzialnego człowieka i prawego Polaka. Aby wyrosnąć na odpowiedzialnego człowieka i prawego Polaka. Ślubuję. Ślubuję. Będę realizował postanowienia Karty Praw i Obowiązków Ucznia. Będę realizował postanowienia Karty Praw i Obowiązków Ucznia. Będę okazywał należyty szacunek symbolom narodowym. Będę okazywał należyty szacunek symbolom narodowym. Sztandarowi szkoły oraz władzom szkoły. Sztandarowi szkoły oraz władzom szkoły. Nauczycielom i innym pracownikom. Nauczycielom i innym pracownikom. Ślubuję. Ślubuję. Będę unikać w swym postępowaniu wszystkiego. Będę unikać w swym postępowaniu wszystkiego. Co mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu szkoły. Co mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu szkoły. I godności jej ucznia. I godności jej ucznia. Będę tworzyć piękną historię szkoły. Aby stać się jej częścią i dumą. Ślubuję. Ślubuję. W moim środowisku i w codziennym życiu. W moim środowisku i w codziennym życiu. Będę dokładał starań. Będę dokładał starań. Aby dobrze się zachowywać. Aby dobrze się zachowywać. I jak najlepiej wywiązywać się z obowiązków uczniowskich. Jak najlepiej wywiązywać się z obowiązków uczniowskich. Ślubuję. Swoją prawością, poczuciem odpowiedzialności. Swoją prawością, poczuciem odpowiedzialności. Rzetelnością w czynach i sądach. Rzetelnością w czynach i sądach. Tolerancją oraz aktywną postawą. Tolerancją oraz aktywną postawą. Dam wyraz swemu zaangażowaniu. Dam wyraz swemu zaangażowaniu. Dla dobra całego społeczeństwa. Dla dobra całego społeczeństwa. Demokratycznej ojczyzny. Przy jednoczesnym otwarciu się, na wartości kultur Europy i świata. Na wartości kultur Europy i świata. Ślubuję. Ślubuję. Po ślubowaniu. Uczniowie wyróżnieni złożeniem ślubowania na sztandar. Do szyku. Stop. Rycerska. Thank you.
Szanowni Państwo, zostanie teraz odegrana pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Szanowni Państwo, następnym elementem naszej uroczystości będzie pokaz musztry paradnej. Musztrę paradną przygotowali uczniowie klas policyjnych, dziewczęta z klasy trzeciej, prowadzone przez Magdę Starzyńską pod kierownictwem pułkownika rezerwy Mirosława Merkela. I got my mind.
Szanowni Państwo, teraz nastąpi przegrupowanie pododdziału do defilady. Ugrupowanie marszowe otwiera kompania honorowa dowodzona przez kapitana Krzysztofa Kostrzaka. Obecnie przed Państwem maszerują uczniowie klasy pierwszej o profilu policyjnym wraz z klasą służb więziennym prowadzącym sierżantem Maciejem Kulasem. Następnie przed Państwem maszerują uczniowie klasy pierwszej o profilu wojskowym z prowadzącym sierżantem Danielem Sobczakiem. Do trybuny zbliżają się uczniowie klasy drugiej o profilu wojskowym z prowadzącym starszym chorążym stawowym Tomaszem Baranowskim. W następnej kolejności klasa trzecia wojskowa z prowadzącym kapralem Mariuszem Krążkiem. Klasy drugie i trzecie policyjne wraz z klasą służb więziennych z prowadzącym kapralem Grzegorzem Borowiec.